Witajcie, witajcie. Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj będzie temat o grupach fokusowych. Grupy fokusowe to jest takie badanie z użytkownikami, które jest dosyć popularne, to znaczy popularne tak w świadomości, nie? Myślę, że wiele osób kojarzy gdzieś takie badanie, jakim jest grupa fokusowa, gdzieś o tym słyszeli. Przeprowadzenie takiego badania w założeniu jest bardzo proste, także bierzemy, organizujemy grupę osób, zazwyczaj jest to od 5 do 10 osób, zazwyczaj gdzieś tam pośrodku tej liczby. No i one dyskutują na jakiś temat, tak? Mają prezentowane jakieś informacje. Mają zadawane jakieś pytania, no i następuje taka fajna, naturalna dynamika tej grupy, tak? No bo każdy ma jakieś swoje doświadczenia na dany temat, każdy ma swoją opinię, ludzie się ze sobą zgadzają, nie zgadzają. No to oczywiście bardzo fajnie obserwować, no bo to w sposób naturalny po prostu zaczyna biec, nie? Jak ta grupa żyje, jak ta grupa ze sobą dyskutuje, czasem mniej, czasem bardziej intensywnie, można tego słuchać, można to obserwować i ma to no bardzo, bardzo fajny sens, daje bardzo fajny materiał. No i teraz grupa fokusowa pojawia się także, i tutaj powiem niestety, w kontekście badań ewaluacyjnych interfejsów. Nie? Czyli chcemy sprawdzić swój interfejs, chcemy zobaczyć, jaka jest jego, jak go budować, o może tak, jakie ma dobre strony, co zmienić i tak dalej, właśnie poprzez pracę z grupą osób, poprzez pracę z grupą fokusową. Nie? No i tutaj mówię niestety, ponieważ to nie jest metoda, którą bym rekomendował, ponieważ od tego są testy użyteczności, czyli testy, gdzie my, tak jak w grupie fokusowej, nie chcemy słuchać, co ktoś mówi. My nie chcemy deklaracji, my nie chcemy tak naprawdę poznać opinii, my nie chcemy poznać czyjegoś, nie wiem, gustu, czyjegoś pomysłu, no bo ludzie nie są projektantami, tak, oni na tym się po prostu nie znają. To nie jest coś, gdzie oni dadzą nam jakiś feedback, który będzie wartościowy w tym przypadku. To będą tylko deklaracje, a pomiędzy deklaracjami a czynami jest przepaść. Także my nie chcemy słuchać w ocenianiu interfejsu, w ulepszaniu go. My chcemy obserwować. My chcemy przede wszystkim obserwować. Chcemy zobaczyć, jak przebiega ta interakcja. Dajemy scenariusze, tak, co jest do wykonania i patrzymy, jak ta osoba to zadanie wykonuje. Tak, i jakby poprzez obserwację jej interakcji możemy zidentyfikować problemy i silne strony naszego interfejsu. No a mimo wszystko ta grupa fokusowa się pojawia, tak? Pojawiają się pytania, żeby właśnie zorganizować to w ten sposób. No i teraz co można z tym zrobić? Jakie są plusy, a może jakie są minusy? Nie? No, minus to przede wszystkim jest taki, jak już tutaj powiedziałem, mamy to, że słuchamy, a nie obserwujemy. To jest największy minus tego, ale plusy również istnieją. Plusem może być to, że poznajemy oczekiwania oraz historie związane z danymi elementami, z danym interfejsem. Nie? Możemy zapytać na przykład o procesy, które trwają normalnie bardzo długo, na przykład, nie? Gdzie korzystamy w jakimś naprawdę szerokim przedziale czasu z danego rozwiązania. No i normalnie na testach użyteczności nie bylibyśmy w stanie zaobserwować takiej interakcji, no bo po prostu nie starczyłoby czasu. Nie? Taki test użyteczności, spotkanie, no to trwa zazwyczaj do godziny, no w porywach do półtorej, bo potem to już spada motywacja i spada uwaga, więc już nic z tego nie jest, nie ma. A w grupach fokusowych możemy poznać interakcje, które trwają bardzo długo. Możemy poznać pewne oczekiwania, możemy poznać pewne powiedzmy takie pomysły na to, jak ulepszyć niektóre rzeczy, jak one działają w praktyce. No i tutaj ta grupa fokusowa, wymiana tych doświadczeń, szczególnie jeśli to są użytkownicy, którzy już jakby z tego korzystają dosyć mocno, czyli taki power user, i on dobrze porusza się w tym środowisku, to on może dać bardzo wartościowy feedback. Nie? Zdecydowanym błędem jest na pewno pytanie o feedback pokroju elementów estetycznych. Nie? No,
typu na przykład, nie wiem, czy komuś się podobają, nie wiem, kolory, tak, albo czy komuś się, nie wiem, podoba, nie wiem, jakaś estetyka, jakieś ozdobniki, jakieś, nie wiem, zastosowane elementy brandowe i tak dalej, nie? Jakby każdy ma swój gust, więc jakby te informacje, one i tak będą na bardzo małej, na małej próbie, tak, i to niewiele da. Zresztą, no tą estetykę każdy ma jakąś, więc to niewiele nam tutaj powie, a o użyteczności, no po prostu użyteczności tego interfejsu, no nie przebadamy, tak, w żaden sposób, bo nie widzimy realnej interakcji, widzimy tylko pewne opowieści na temat wyobrażonej interakcji, na przykład z danym rozwiązaniem na takiej grupie fokusowej i jakby przerzucających się tymi opiniami ludzi. Także jeśli miałbym zarekomendować do testów użyteczności, do jakby optymalizacji użyteczności, no to grupa fokusowa zdecydowanie nie byłaby tym, co bym rekomendował. Za to, jeśli chcemy właśnie poznać te potrzeby, oczekiwania, poznać trochę historię związaną z tym, jak ludzie korzystają z tego i jak można, w jakich obszarach można by było się poruszać, ulepszać, no to już tutaj grupa fokusowa może faktycznie się przydać. Zresztą ona no nie jedna, tak, jakby tych grup fokusowych no, należałoby wykonać co najmniej kilka i najlepiej wspomagać się wtedy innymi formami badań, nie? Czyli trochę to skorelować, na przykład zrobić testy użyteczności i zrobić właśnie taką grupę fokusową i po prostu połączyć to, żeby to nie było jedynym źródłem naszej wiedzy, jedynym źródłem, na którym będziemy opierać nasze decyzje projektowe, no bo po prostu oprzemy je na danych z badania, które no nijak nie pasuje do tego, co chcemy zrobić. Czyli nie optymalizujmy użyteczności za pomocą narzędzi, które do tego po prostu nie służą. No to tyle, tak bardzo krótko, 6 minut mi wyszło, jeśli chodzi o grupy fokusowe. One właśnie, pomimo że są popularne, to nie są optymalne do optymalizacji użyteczności, więc warto przemyśleć, czy na pewno chcemy ich użyć, posłuchać najlepiej badaczy, którzy mieliby danym problemem się zająć, niech oni dobiorą te narzędzia, niech nam coś podpowiedzą i wtedy można działać optymalnie. Do usłyszenia. Cześć.